jak żeby było prosto i społecznie korzystnie, gdyby umieć uszanować prawdę taka, jaka ona jest. I prawda sama nie jest słodka. Może być ona bolesna jak krzyż, ale wtedy ona otwiera dopiero perspektywy. Kiedy wyszła sprawa Katynia i Sikorski domagał się wyjaśnień, co się stało w Katyniu, Stalin zerwał stosunki z rządem na emigracji. 4 lipca 1943 roku na terytorium Wielkiej Brytanii na Gibraltarze, pozorując katastrofę lotniczą, zamordowano Polaka, premiera II Rzeczypospolitej, generała Władysława Sikorskiego. Śmierć Sikorskiego stanowiła zawsze dla nas dużą zagadkę. Ale w moim przekonaniu do tego przyczynili się nasi ówczesni alianci. Dlatego, że po dojściu do wojny Związku Radzieckiego sytuacja się radykalnie zmieniła w obozie alianckim na naszą niekorzyść, kiedy Stalin stał się sojusznikiem Wielkiej Brytanii i Ameryki. Na wniosek rodziny Churchilla przedłużono o 200 lat ujawnienie tajnego archiwum, jakie ówczesny premier Wielkiej Brytanii miał. Bo trzeba pamiętać, że także kilku członków parlamentu brytyjskiego zginęło także w tej katastrofie, w której zginął generał Sikorski w Gibraltarze. Czy Sikorskiego zamordowano po to, aby kilka miesięcy po tym politycznym morderstwie, bez wiedzy i zgody swego sojusznika, to jest rządu II Rzeczpospolitej, na konferencji w Teheranie, USA, Sowiecka Rosja i Wielka Brytania, uznały, że po II wojnie światowej Polska znajdzie się w tak zwanej strefie radzieckich wpływów? Konferencja teherańska była decydująca, która umożliwiła, prawda, Stalinowi takie postępowanie jak później, żeby stworzyć ten komitet lubelski i przygotować to jako rząd bez protestów ze strony aliantów. Przed wejściem do wojny Rosji Sikorski otrzymał bardzo dużo obietnic od Churchilla na przyszłość, dlatego że w tym czasie Polacy byli właściwie jedyni alianci, specjalnie po rozbiciu Francji, tak? To byli jedyni alianci, którzy byli wierni sojuszowi z Wielką Brytanią. I dlatego Churchill wówczas niewątpliwie zapewniał Sikorskiego w wielu sprawach na przyszłość, że i ziemie wschodnie będą zatrzymane i Polska dostanie odszkodowanie na zachodzie. Na pewno te rzeczy były omawiane. Niestety Sikorski właśnie nie dzielił się tym ze swoim rządem. Raczej trzymał te wszystkie rzeczy przy sobie, bo jak wiem, nie ufał wszystkim ministrom bardzo i może miał słuszność, bo kilku z tych ministrów potem poszło na współpracę, prawda, ze Stalinem. I jego teczka, którą wyłowiono, nigdy nie została zwrócona władzom polskim. A prawdopodobnie właśnie o tą teczkę chodziło. Przypuszczam, że w roku 1943 nasi zachodni alianci doszli do przekonania, że przyszły układ Europy nie będzie, przynajmniej Europy Środkowej i Wschodniej, nie będzie dyktowany przez nich, tylko przez Związek Radziecki. I w tym leży prawdopodobnie przyczyna także katastrofy generała Sikorskiego. Bo on chciał co najmniej uratować Lwów. Bo Wilno byłoby o wiele trudniejsze. Ale Lwów wytargować by prawdopodobnie wytargował. Bo jak zginął Sikorski, nie było nikogo o podobnym pokroju politycznym, żeby go zastąpić. Bo w wojsku został zastąpiony generałem Sosnkowskim, który zdecydowanie politykiem nie był. A w rządzie został zastąpiony Mikołajczykiem. A Churchill już nie miał tego samego stosunku do Mikołajczyka, co do Sikorskiego. W praktyce zdradzieckie ustalenia dokonane w Teheranie za plecami II Rzeczypospolitej oznaczały zgodę na kolejny rozbiór Polski. Na sowiecką okupację II Rzeczypospolitej. Zdradę Polski potwierdzili w styczniu 1945 roku na Krymie pod Jałtą premier Anglii Winston Churchill
prezydent Stanów Zjednoczonych Franklin Delano Roosevelt i dyktator Związku Radzieckiego Józef Stalin. Churchill nie miał żadnych wątpliwości co do systemu, jaki Stalin miał w Rosji. Natomiast Roosevelt uważał, jak wiemy ze wszystkich dokumentów, że uważał Stalina za szczerego demokratę. Stalin, zamiast odpowiedzieć na napaść na Polskę w 1939 i zbrodnię katyńską, dostał od Brytyjczyków i Amerykanów w istocie przyzwolenie na krwawe rozprawienie się z niedawnym sojusznikiem aliantów, aparatem państwowym i armią krajową podziemnej II Rzeczypospolitej, czwartą siłą antyhitlerowskiej koalicji po USA, Wielkiej Brytanii i sowieckiej Rosji. Dzięki temu, tuż po II wojnie światowej, Stalin mógł bezkarnie mordować kolejne tysiące Polaków. Postanowienia tych konferencji są dyktatem narzuconym. Polska niestety nie była na tych konferencjach reprezentowana. Z góry zdecydowano pewne rzeczy, tak jak w Poczdamie ostatecznie został zdecydowany, prawda, przyszły porządek w Europie. I dlatego weźmy granice, które Polska dostała po wojnie, były zdecydowane w Poczdamie. Odzyskaliśmy ziemie zachodnie, które kiedyś do nas należały przez wieki, jako rekompensatę za utratę granic na wschodzie. W zniewoleniu II Rzeczpospolitej ważną rolę odegrał generał Władysław Anders. Po pierwsze, latem 1942 roku, wbrew woli swego szefa, naczelnego wodza i premiera Polski, generała Władysława Sikorskiego, generał Władysław Anders wyprowadził do Iranu ze Związku Radzieckiego świeżo tam utworzoną polską armię. Działał tak za przyzwoleniem Stalina i na życzenie Churchilla, który tej polskiej armii potrzebował do ochrony irańskich pól naftowych. W stosunku do generała Sikorskiego była duża niesubordynacja z jego strony. Nie wiemy, jak by to było, gdyby armia Andersa została i walczyła po stronie radzieckiej. Prawdopodobnie sytuacja byłaby lepsza niż była w roku 1945 później, kiedy tylko resztki różne tworzone przez Berlinga walczyły na tym froncie, tak? Później Stalin i Churchill odegrali komedię wobec Sikorskiego. Stalin udawał obrażonego, ba, zarzucał Polakom i II Rzeczpospolitej zdradę sowieckiej Rosji, a Churchill fałszywie udawał przyjaciela polskiej sprawy. Niestety, Sikorskiemu zabrakło odwagi, by postawić Andersa przed plutonem egzekucyjnym za tę niesubordynację. Jest duże podejrzenie, że generał Anders maczał też palce w zamachu na Sikorskiego. To był już drugi korpus tam kontrolowany przez generała Andersa, gdzie były te próby zamachu na Sikorskiego. Ponoć dziwnym zbiegiem okoliczności Sikorski został zamordowany po przekazaniu Andersowi tego właśnie planu. Planu powrotu dowodzonej przez Andersa armii do Związku Radzieckiego. Rola Andersa jest bardzo negatywna i nie zasługuje on na żadne wielkie uznanie bohatera narodowego. Sama bitwa pod Monte Cassino, która dała jemu wielką sławę, nie była konieczna. Dlatego, że Niemcy byli tam kompletnie otoczeni i było kwestia 2-3 tygodni, musieliby się poddać, bo już nie mieli żywności zupełnie. Była to tylko jego osobista decyzja, że my potrafimy to zdobyć. Podczas gdy nikt inny nie chciał poświęcić tyle ofiar dla zdobycia tego klasztoru. Ale w mojej ocenie z lat późniejszych to była niepotrzebna ofiara. Bo za tę ofiarę nic nie dostaliśmy. Nikt tej ofiary dobrze nie ocenił. Już po II wojnie światowej Anders nie posłuchał rządu polskiego na emigracji i wraz z generałami Mateuszem Iżyckim de Notto, Stanisławem Kopańskim i wiceadmirałem Jerzym Świrskim dnia 26 maja 1946 roku rozwiązał armię polską, samowolnie aprobując brytyjską decyzję zlikwidowania polskich sił zbrojnych na zachodzie Europy. Anders tak postąpił wbrew prezydentowi Polski Władysławowi Raczkiewiczowi
i wbrew zdecydowanemu stanowisku ówczesnego rządu II Rzeczpospolitej, którym miał służyć. Wtedy poza krajem znajdowało się 250 tysięcy polskich żołnierzy, marynarzy i lotników i większość z nich zdecydowała, że pozostanie poza krajem. Komu służył Anders, prawdopodobnie doskonale o tym wiedzieli tylko on i Sowieci. Do dziś bowiem nie jest jasne, jak to się stało, że w Katyniu, Miednoje, Charkowie, Starobielsku i w innych miejscach kaźni sowiecka Rosja zamordowała 25 tysięcy polskich oficerów, a Anders bezpiecznie ten kaźń przeżył, między innymi w słynnym moskiewskim więzieniu na Łubiance. Tajemnicy tej strzegą moskiewskie archiwa niedostępne w tej kwestii do dziś. Tak samo niedostępne, jak londyńskie archiwa dotyczące morderstwa Sikorskiego. Zbieg to okoliczności, czy pojałtańska konsekwencja sojuszu zdrajców II Rzeczpospolitej? August Zaleski przez pewien czas widział w Andersie swojego następcę, przyszłego prezydenta II Rzeczypospolitej. Zmienił zdanie dopiero wtedy, gdy Anders odmówił mu współdziałania i złożenia przysięgi, że będzie działał zgodnie z polską racją stanu. Tak, bo tu chodziło głównie o to, że wyszła wtedy tak zwana sprawa Bergu, że te stronnictwa opozycyjne, jak PPS, Stronnictwo Narodowe i NIT, wysyłali różnych agentów do kraju, żeby podburzać. Co rząd ówczesny i Zaleski uważali za bardzo niestosowne, dlatego że nie było żadnej sytuacji, żeby cokolwiek mogło się udać, jakikolwiek zamach czy zmiana w kraju. A więc to było tylko narażanie tych ludzi na represje, wysyłanie ich dotyczy próbowania formułowania jakiegoś podziemia w kraju. W tym czasie nie miało najmniejszego sensu. To był pan Białas z PPS-u, prawda, był Edward Sojka ze Stronnictwa Narodowego, którzy właśnie byli odpowiedzialni, i Żęczykowski z NIDU za prowadzenie tego wywiadu dla Rady Politycznej. Kiedy Zaleski chciał wyznaczyć Andersa następcą, w 1954 roku prosił jego, żeby dał mu zapewnienie, że ci ludzie nie wejdą do rządu, którzy byli odpowiedzialni i byli wezwani do tak zwanego Trybunału wtedy obywatelskiego i te wezwanie odrzucili, nie chcieli się wytłumaczyć ze swoich akcji. Anders odmówił, że nie może dać takiej obietnicy, że ci ludzie nie wejdą do rządu. Oto się rozbiła nominacja Andersa na następcę. Zresztą parę miesięcy później on wypowiedział posłuszeństwo i sam się zrobił tym następcą jako jeden z trzech. I dużo nie brakowało, żebym ja padł nawet, bo moi koledzy padli ofiarą tych działań. Otóż za pieniądze amerykańskie zaczęto uruchamiać na terenie Polski dawne struktury WiN-u poakowskie i aktywizować je, i zaczęto nam w liceach wmawiać, że przygotowujemy się do trzeciej wojny. A Anders miał przyjechać jako zwycięzca na białym koniu. Ta prowokacja odbiła się bardzo przykrymi skutkami dla wielu mojego pokolenia. Bo zaufali temu, zaczęli działać i powpadali, jak nie potracili zdrowia albo życie, to połamali sobie kariery na wiele, wiele lat. A wszystkie pieniądze amerykańskie dla tych stronnictw szły przez ambasadora Raczyńskiego. W 1947 roku przeciwnicy legalizmu próbowali zbojkotować nominację Augusta Zaleskiego na prezydenta II Rzeczpospolitej. Kiedy im się to nie udało, próbowali Zaleskiego zmusić do ustąpienia. Gdy ten jednak trwał na swoim konstytucyjnym stanowisku, przeprowadzono zamach stanu. I w sierpniu 1954 roku generał Anders wypowiedział posłuszeństwo prezydentowi Zaleskiemu. To wówczas powstał tak zwany trójgłowy prezydent, bo w zastępstwie prezydenta oni stworzyli Radę Trzech, składające się z generała Andersa, ambasadora Raczyńskiego i Tomasza Arciszewskiego. Niekonstytucyjna Rada Trzech oraz usłużni Andersowi generałowie Mateusz Iżycki-Denotte, Stanisław Kopański i wiceadmirał Jerzy Świrski zwyczajnie zdradzili II Rzeczpospolitą, wbijając Polsce nóż w plecy. Znienawidzony przez ekipę Stalina generał Kazimierz Sosnkowski
Tak napisał o tej Radzie Trzech. Rada Trzech, egzekutywa, stwarza stan anormalny pod względem prawnym, podważając zwierzchnie władze państwowe wymienione w ustawie konstytucyjnej. Władysław Anders, Tomasz Arciszewski i Edward Raczyński, a później niesławni ich apologeci i kontynuatorzy ze Stanisławem Ostrowskim, Kazimierzem Sabatem i Ryszardem Kaczorowskim na czele, w znakomity sposób wsparli pojałtańską okupację II Rzeczpospolitej. Skarb Narodowy utworzony przez generała Andersa w 1949 roku zbierał pieniądze na działalność rządu. W tekście pióra generała Jana Libronta pod tytułem Sukcesja prezydenta Rzeczypospolitej na uchodźstwie, opublikowanym 20 lutego 1985 roku na łamach nowojorskiego życia Polonii, czytamy. Nadmienić trzeba, że ówczesny minister skarbu Jan Kwapiński, członek PPS, nie uznał Augusta Zaleskiego prezydentem i nieprawnie wycofał poważne sumy ze skarbu państwa i przekazał do kasy Polskiej Partii Socjalistycznej. Następnie część tych funduszy, w połączeniu z funduszami Skarbu Narodowego, państwowe pieniądze, użyto bezprawnie na zakup budynku przy 42 Empire's Gate w Londynie i zarejestrowano jako Danina Polska Limited. Firma ta, zarejestrowana jako przedsiębiorstwo prywatne, pozostała poza zasięgiem rządu Rzeczpospolitej Polskiej. Na czele tej Daniny Polskiej Limited stanął generał Władysław Anders z tytułem prezesa i naczelnego dyrektora. I tak użyto państwowych pieniędzy na prywatę. Był Skarb Narodowy jednolity, prawda, do 1956 roku, ale jego prezesem był generał Anders. I po tym, jak powstała Rada Polityczna i on poszedł z nimi, no to oczywiście Skarb Narodowy i budynek, którego on był też powiernikiem na Emperor's Gate, poszedł na tamtą stronę, przeciwko prezydentowi Zaleskiemu. Tych pieniędzy użyto na opanowanie polskiej prasy imigracyjnej. Prezydent Zaleski został bez możliwości wykonywania urzędu. Utracił kasę i prasę. Kasę miał Anders i współpracujący z nim zdrajcy konstytucji kwietniowej z 1935 roku. Zamek został, że tak powiem, okupowany przez zwolenników generała Andersa i w tym czasie zabrano także i Skarb Narodowy. Raz w roku 1956, później w roku 1972. Roman Buczek w książce pod tytułem Był taki czas, wydanej w Toronto w 1981 roku, opisuje, jak generał Anders z sumy 10 milionów dolarów, danej przez Roosevelta premierowi Mikołajczykowi, przechwycił połowę. Przy tworzeniu NATO, czyli Paktu Północnoatlantyckiego, jako eksperci byli zapraszani generałowie Anders i Kopański, tak, którzy doradzali w sprawie utworzenia tej siły wojskowej, która miała bronić Europy. Wiemy dobrze, że pewni działacze polityczni nasi otrzymywali stale płace, głównie ze źródeł amerykańskiego wywiadu. I przez to musieli się dostosowywać do pewnych wymogów politycznych z tamtej strony, tak. A w okresie, kiedy stosunki nie były najgorsze między Związkiem Radzieckim a Ameryką, różnym czynnikom w Ameryce zależało na niezadrażnianiu sytuacji, prawda, stosunków ze Związkiem Radzieckim. To samo było, jak budowaliśmy w Londynie pomnik katyński. Że była zgoda rządu, prawda, żeby postawić ten pomnik katyński. Ale w mieście nie. Na cmentarzu w Gunnersbury możecie postawić. Bo chcieliśmy napisać prawdę, że ci ludzie zostali zamordowani przez NKWD, tak. Ale na to nie mogli się zgodzić, bo to drażniłoby rząd radziecki. Kiedy już o tym wiemy, stanie się jasne, dlaczego Radio Wolna Europa, finansowane przez USA, ściślej przez CIA, dawało na swojej antenie bezkrytyczne wsparcie zdrajcom Konstytucji II Rzeczpospolitej. I dlaczego antena rzekomo wolnego Radia Wolna Europa nie była trybuną dla konstytucyjnych prezydentów II Rzeczpospolitej,
Augusta Zaleskiego i jego następcy Juliusza Nowiny Sokolnickiego. To ja nie chciałem mieć nic wspólnego z CIA, dlatego że widziałem, że szkody, jakie były, kiedy powstała afera Bergu. Tam był kierunek głównie na to, żeby, powiedzmy, komunizm zmienić stopniowo w socjalizm. Tą drogą, żeby prowadzić reformy tą drogą. Zdrajcy II Rzeczpospolitej pracowali też dla wywiadu amerykańskiego CIA, a ona jako agencja rządowa USA realizowała przecież ustalenia z Jałty i Poczdamu. Umowy, które przekreślały byt niepodległej Polski, utworzonej 11 listopada 1918 roku w II Rzeczpospolitej. Uważałem, że polityka nasza powinna być niezależna, że możemy być w najlepszej przyjaźni z naszymi aliantami zachodnimi, ale nie możemy brać od nich żadnych funduszy, dlatego że fundusze te uzależniają. Podczas gdy tamte ugrupowania opozycyjne brali przez długi czas różne fundusze z Ameryki czy z Anglii, prawda, na swoją działalność polityczną. I Zaleski na to bardzo zwracał uwagę. Po konferencji w Poczdamie rządy Związku Radzieckiego, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych przestały oficjalnie uznawać rząd II Rzeczypospolitej. Chociaż Brytyjczycy pozwolili temu rządowi dalej działać w Londynie, a wiele państw utrzymywało z nim stosunki dyplomatyczne. Posiadał on bowiem własnych konsulów i ambasadorów, na przykład w Watykanie. W kilku rządach piastowałem funkcję ministra informacji, ministra spraw wewnętrznych i spraw krajowych. I we wrześniu 1971 roku prezydent Zaleski mianował mnie następcą. W tym czasie już miał 88 lat i funkcjonował na urzędzie prezydenta przez 25 prawie lat. Konstytucyjny prezydent II Rzeczypospolitej, Juliusz Nowina Sokolnicki, rozpoczął swoje urzędowanie w warunkach otwartego buntu, kierowanego przez Stanisława Ostrowskiego. Grupa Ostrowskiego, posługując się zdezaktualizowaną nominacją prezydenta Zaleskiego, nie wpuściła Sokolnickiego do tak zwanego zamku, budynku, w którym urzędował prezydent August Zaleski. Grupa ta ukradła też niektóre insygnia władzy. Ostrowski związany był z Andersem i jego zwolennikami i samozwańczo ogłosił się prezydentem II Rzeczypospolitej, kontynuując dzieło niesławnej Rady Trzech. Niekonstytucyjnymi następcami Ostrowskiego będą później Edward Raczyński, Kazimierz Sabat i Ryszard Kaczorowski. Grupa ta pozorowała działalność na emigracji, by w istocie rozbijać polską diasporę, i współdziałała z jałtańskimi okupantami na rzecz niedopuszczenia do powrotu Polski pod rządy konstytucji z 1935 roku, do odrodzenia się II Rzeczpospolitej. W istocie, uniemożliwiając skuteczne prawnie dochodzenie odszkodowań wojennych od Berlina i Moskwy i jałtańskich sygnatariuszy kolejnego rozbioru Polski, uniemożliwiając zawarcie traktatów pokojowych z Moskwą i Berlinem. Nie odbyła się taka konferencja pokojowa, na której obydwie strony, i zwycięska, i pokonana, podpisały pokój na odpowiednich warunkach sprecyzowanych, prawda? Takiego zdarzenia nie było. Druga Rzeczpospolita jest w stanie wojny z Niemcami i Rosją do dziś. Polski, II Rzeczpospolitej, którą napadli Hitler i Stalin w 1939 roku, nie było w 1943 roku na konferencji w Teheranie, a w 1945 roku na konferencjach w Jałcie i Poczdamie. Tymczasem tylko od Niemiec Polsce należy się ponad 1000 miliardów dolarów odszkodowania za II wojnę światową. Odszkodowania od Rosji są jeszcze niepoliczone, ale to też ogromna kasa. Przeciętnemu człowiekowi wprost niewyobrażalna. Jak i niewyobrażalna dziś jest skala zniszczeń dokonanych na terytorium II Rzeczpospolitej przez Hitlera i Stalina. Zdobnictwo w tym konkretnym mieczu, mieczu koronacyjnym, jest bardzo skomplikowane ze względu na ilość detali, powtarzające się formy architektoniczne w formie liści akantu, głowy orła, panoplia malutkie świętego Mikołaja, świętego Stanisława. Okucia są repusowane, następnie złocone złotem 24-karatowym. Położona jest
granatowa emalia, która nawiązuje do tak jakby trzonu głowicy, która występuje w formie tego miecza. Oryginał miecza znajduje się na Zamku Królewskim w Warszawie. Wszystko, co dzieje się w czasie, wraz z czasem przechodzi do pamięci ludzkiej, a przejdzie do potomnych, jeśli zachowane jest na pamięci. Przeto na wieczną rzeczy pamiątkę my, książę Juliusz Nowina Sokolnicki, wielki mistrz suwerennego orderu świętego Stanisława, oznajmiamy wszystkim, komu o tym wiedzieć należy, iż przed dzień święta świętego Hipolita, patrona polskich przedsiębiorców, w kościele ojców franciszkanów na wzgórzu Przemysława w Poznaniu w czasie uroczystej mszy świętej zostanie poświęcona wierna kopia miecza ceremonialnego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, która służyć będzie do pasowania nowych kawalerów orderu. Poświęcenia dokona ksiądz Lucjan Pańkowski, kapelan kawalerów wydatków orderu świętego Stanisława w Polsce. Dzieje się to 925. rocznicę męczeńskiej śmierci biskupa krakowskiego ze Szczepanowa, pierwszego polskiego świętego i patrona Polski, i w 239. rocznicę ustanowienia przez króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego orderu świętego Stanisława z dewizą Premiando Incitat. I w 25. rocznicę reaktywowania tego orderu przez prezydenta Rzeczypospolitej na Uchodźstwie Juliusza Hrabiego-Nowiny Sokolnickiego podczas uroczystej inwestytury w Poznaniu, po której nastąpi pasowanie na kawalerów orderu i przeodzianie płaszcza rycerskim będącym symbolem służby dla narodu zgodnie z kodeksem kawalerów orderu. Panie Boże nasz, błogosław tym wszystkim, którzy będą pasowani tym mieczem do grona dam i kawalerów orderu świętego Stanisława Męczennika, pierwszego świętego polskiego. Niech pobudza ich do tego, aby w modlitwie do Ciebie się uciekali i Twojej pomocy szukali, i aby Tobie i bliźnim coraz lepiej służyli przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Boże, Twe słowo umacnia wszystko, zdaj swe błogosławieństwo na ten miecz. Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Legalizm opierał się na konstytucji z 1935 roku, bo tylko dzięki tej konstytucji można było uratować władze państwowe nasze i przenieść je na emigrację. Dlatego, że konstytucja przewidywała, że w czasie wojny prezydent może wyznaczyć swojego następcę. Największym osiągnięciem naszym było stworzenie Rady Środkowoeuropejskiej, która powstała po wielu latach negocjacji z kilkoma innymi rządami imigracyjnymi, i stworzyliśmy gdzieś w 1986 roku Radę Środkowej Europy, do której wchodzili poza nami także Bułgarzy, Albańczycy, Rumuni,
Czechosłowacy, ich rząd imigracyjny, Estończycy. Mieliśmy 7 rządów imigracyjnych. I nasze konferencje miały zawsze miejsce w Nowym Jorku. Nawet tacy ludzie jak ówczesny wiceprezydent Bush przysyłał gratulacje nam i życzenia na te obrady. A jeszcze w roku 89 i 90 było szereg memoriałów wysłanych z tej Rady Środkowej Europy do nowo powstających rządów właśnie krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Niestety, że rządy te nie podjęły tej myśli, żeby doprowadzić to, cośmy chcieli, doprowadzić do pewnej unii gospodarczej tych świeżo niepodległych państw. Uważaliśmy, że taka unia środkowo-wschodnioeuropejska, zwłaszcza gospodarcza, która by objęła i Polskę, i kraje bałtyckie, prawda, i Węgry, i Jugosławię, Rumunię, przyczyniłaby się raczej do szybszego polepszenia stanu ekonomicznego tych krajów. Ale niestety nasze memoriały nie znalazły uznania ani u rządu Walensy tutaj, ani w innych krajach. To nie zostało akceptowane przez rządy, które objęły władzę po zmianach. Prezydent Juliusz Nowina-Sokolnicki, rozwijając kontakty z Polską, stworzył rząd, w którego skład wszedł m.in. ksiądz prałat Henryk Jankowski z gdańskiej świętej Brygidy, bastionu słynnej już polskiej Solidarności. Ten czas, który był trudnym czasem, gdzie u nas był rząd komunistyczny, to można powiedzieć, że ten rząd pana prezydenta Sokolnickiego był jakimś wsparciem i duchem dla naszego narodu. Ksiądz prałat był wtedy ministrem stanu w rządzie migracyjnym, tak jak i drugi ksiądz, generał Bernard Witucki. Dobre stosunki między Wałęsą, księdzem Jankowskim i prezydentem Sokolnickim zostały podkreślone w szczególny sposób. Ksiądz prałat Henryk Jankowski i późniejszy prezydent PRL bis Lech Wałęsa przyjęli 4 lutego 1988 roku od konstytucyjnego prezydenta Polski na uchodźstwie Juliusza Nowina-Sokolnickiego wielkie krzyże Orderu Polonia Restituta. I obaj otrzymali i napisali do mnie listy w tej sprawie wtedy. Wałęsa także, dziękując za otrzymanie orderu. A 8 października 1989 roku przyjęli obaj od Sokolnickiego, Jankowski i Wałęsa, ordery Orła Białego. Redakcja Free Poland, Wolna Polska z 31 października 1989 roku tak opisała to wydarzenie. Korpus dyplomatyczny był reprezentowany przez ambasadorów Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej Brytanii, Republiki Federalnej Niemiec, Szwecji, Hiszpanii, Szwajcarii, Włoch oraz konsula generalnego Chile i wikariusza generalnego Lourdes z Francji. Obecny był także wicemarszałek Sejmu pan Fischbach z małżonką. Wyglądało na to, że nie ma żadnych nieporozumień. A potem raptem zmienił front, jak przypuszczam, pod jakimiś obcymi wpływami. Kiedy Lech Wałęsa został prezydentem PRL, właśnie on zdradził konstytucyjnego prezydenta Polski na uchodźstwie Juliusza Nowinę-Sokolnickiego i II Rzeczpospolitą. Najpierw w 1990 roku Wałęsa złożył przysięgę na konstytucję marionetkowej stworzonej przez Stalina Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, a potem polskiej opinii publicznej przedstawił Ryszarda Kaczarowskiego jako ostatniego prezydenta II Rzeczpospolitej na uchodźstwie. O co poszło, że się nie dogadaliście? Trudno powiedzieć, bo nie stawialiśmy mu ani żadnych warunków, ani niczego. Prawdopodobnie inne czynniki na to wpłynęły. Jakie prawdopodobnie? Trudno powiedzieć jakie, może obce. I to prawdopodobnie nie na niego samego, tylko na jego doradców. Lech Wałęsa jednocześnie ukrył przed opinią publiczną, że 11 listopada 1990 roku prezydent Juliusz Nowina-Sokolnicki sporządził akt przekazania suwerennej władzy, czyniąc Lecha Wałęsę swoim konstytucyjnym następcą, prezydentem II Rzeczpospolitej. Ja przekazałem władzę nowo wybranemu prezydentowi, bezimiennie. Bo w tym czasie, kiedy zrobiliśmy ten akt, nie było wiadomo, kto będzie wybrany tym prezydentem, prawda? Ten akt został przesłany do marszałka Senatu, który go gdzieś zgubił.
i w ogóle został tylko ujawniony przez pana Urbana w nie. Ten akt nigdy nie dotarł do nowego prezydenta. Do pisma, które otrzymał Trybunał Konstytucyjny w kraju, dołączono dokument zatytułowany Sprawa legalności sukcesji na stanowisku prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, w którym napisano wprost: prezydent Juliusz Nowina-Sokolnicki trwa na powierzonym mu stanowisku przez jego poprzednika i wytrwa do końca, aby godnie przekazać konstytucyjną władzę w ręce głowy państwa wybranej przez naród. Dowody rzeczowe. Ustawa konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 roku oraz dokument nominacyjny wydany przez prezydenta Augusta Zaleskiego z odciskiem oryginalnej pieczęci urzędowej prezydenta RP i podpisem prezydenta Zaleskiego. Kopia. Oryginał tego dokumentu będzie przedstawiony Wysokiemu Trybunałowi na jego życzenie w ustalonym terminie. Tymczasem w kraju Trybunał Konstytucyjny, Senat, Sejm i w końcu sam prezydent elekt Lech Wałęsa nie chcieli widzieć tego oryginału. I dociekać prawdy też nie chcieli. A akt przekazania suwerennej władzy potraktowano jak kukułcze jajo. Profesor Mieczysław Tyczka uznał się za niewłaściwego adresata i przekazał ten akt profesorowi Andrzejowi Stelmachowskiemu, ówczesnemu marszałkowi Senatu PRL, który ponoć nie wiedział, co z tym dokumentem zrobić. Ta niewiedza nie przeszkadzała jednak Andrzejowi Stelmachowskiemu w tym, by dnia 22 grudnia 1990 roku zaprosić pana Lecha Wałęsę i pana Ryszarda Kaczorowskiego, prezydenta, do zajęcia miejsc za stołem w celu podpisania protokołu przekazania insygniów władzy prezydenckiej. Jak zapisała to Maria Pestkowska w książce pod tytułem Doczekaliśmy niepodległej. Tak. Pan rok 89. Tak, tak. W tym czasie w Polsce, w PRL-u, prezydentem został generał Jaruzelski. Tak. Ale na emigracji był jeszcze jeden prezydent, Sokolnicki. Sokolnicki nigdy nie był prezydentem. Nie sprawował żadnego urządu. To jest kłamstwo. Bo podaje się za prezydenta. Znaczy, podaje się. W Hiszpanii jest jeden człowiek, który mówi, że jest papieżem. Dlaczego Lech Wałęsa zdradził II Rzeczpospolitą i Polaków? Dlaczego w kraju zwanym PRL nie przeprowadzono publicznie śledztwa na temat, kto jest oszustem? Prezydent Zaleski przekazał panu Sokolnickiemu akt mianowania. Wystarczy zobaczyć te dokumenty. One są przekazane przez pana prezydenta Sokolnickiego do Sejmu tego w 90 roku. Myśmy mieli kontakty oczywiście z Wałęsą, z Solidarnością Walczącą. I na początku raczej Wałęsa skłaniał się do uznania nas, o czym zapewne wszyscy w kraju wiedzą. No. Dlaczego Wałęsa zdradził? Dlaczego wolał Kaczorowskiego, człowieka, który nigdy nie był zainteresowany rozliczeniem afery Bergu i ludzi winnych ograbienia Skarbu Narodowego przez grupę Andersa i Arciszewskiego? Czy pan Ryszard Kaczorowski ma prawo używać tytułu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w świetle dokumentów, które są mi znane, w oparciu o dokumenty emigracyjne, po prostu nie ma takiego prawa. Dlaczego Wałęsa wolał człowieka, który nie był zainteresowany powrotem Polski pod rządy Konstytucji II Rzeczypospolitej, a więc człowieka akceptującego pojałtański rozbiór Polski? Według, proszę pana, mojej wiadomości, proszę pana, że Sokolnicki jest prawdziwy. Tak zwany Kongres Stanowy Kalifornii swego czasu ustalił, że ja jestem legalnym prezydentem. I nawet mam takie oświadczenie wydane przez Kongres Stanu Kalifornia. W istocie Kaczorowski był zdrajcą II Rzeczpospolitej. To on w ogóle bardzo mało działał politycznie. To była trochę niespodzianka, kiedy on wyszedł tylko dlatego, że był kolegą szkolnym pana Sabata, prawda? A przedtem w ogóle nie brał udziału w żadnym życiu politycznym, tylko w Związku Harcerstwa.
albo on jest na usługi Moskwy, bo inaczej ja tego nie rozumiem, albo na usługi, jak powiemy, nie Niemców, to jest PRL bis. Pan Kaczorowski jest z tej linii trójgłowego prezydenta, a więc niekonstytucyjnego prezydenta. I dlatego nie mógł przekazać władzy, tylko mógł przekazać insygnia władzy prezydenta RP. Prezydent Rzeczypospolitej na uchodźstwie, symbol naszej suwerenności, jest znów na zamku w swojej siedzibie, powrócił tutaj z insygniami władzy państwowej po latach tułaczki na obczyźnie. Władzę wynikającą z Konstytucji II Rzeczpospolitej chciał przekazać prezydent Sokolnicki Wałęsie, ale tej władzy Wałęsa nie przyjął. Dlaczego? Miał pewne jakieś ale co do pana prezydenta Sokolnickiego, bo związał się raczej z nomenklaturą tu obecną w kraju. Oszukuje się po prostu społeczeństwo, bo gdyby doszło do restytucji niepodległości państwa polskiego, czyli dajemy narodowi konstytucję kwietniową i Lech Wałęsa przysięga na wierność konstytucji kwietniowej, mielibyśmy sytuację politycznie jasną, klarowną, ale pan Lech Wałęsa po prostu przysięgał na wierność Konstytucji Polski Ludowej. To była wina według mnie prezydenta Wałęsy w tym czasie, że nie zrobił nic, żeby właśnie nawrócić do konstytucji poprzedniej z 1935 roku, która właściwie nigdy nie została oficjalnie przekreślona czy zniesiona. To był jego wybór. Bym go o to zapytał chętnie. Dlaczego przyjmując ode mnie odznaczenia i zapewniając o swojej solidarności ze mną, potem zmienił zdanie i zamilkł. Dwa ordery najwyższe prezydent dostaje z klucza. Już jako wybrany, naród wybrał, to już jest oznaczenie. Oczywiście dostałem podwójnie, dostałem tu z klucza jako prezydent, ale dostałem też rząd londyński, też mi przyznał w swoim czasie. Od pana prezydenta Sokolnickiego? Nie pamiętam, kto był wtedy prezydentem, ale nie wiem. Chyba nie Sokolnicki, jednak ten następny. Ten, którego odbierałem insygnię. Tak mi się wydaje, ale musiałbym sprawdzić. A może o Sokolnickiego, nie wiem. Bo Sokolnicki to był taki... Jankowski minister. No tak, ale Sokolnicki to był taki nie bardzo tolerowany tam na Zachodzie. To znaczy, ja nie wchodziłem w szczegóły, ale oni tam się jak Polonia w dużych miejscach, no ma dwóch Polaków, trzy partie polityczne, no. I dlaczego Sokolnicki nie ma urzędu, jak trzeba, nie jest ukonowany? No, wie pan, no, jak mówię, dwóch Polaków, trzy partie polityczne. Ale czy nie jest tak, że pan prezydent też zdradził Sokolnickiego, przyjął... Nie. Został tutaj przekręt zrobiony na okrągły stół. Komuniści, widocznie prezydentowi Wałęsie bardziej tamta linia odpowiadała i przejął od tamtej właściwie tylko jakieś insygnia władzy, bo władzy nie przejął. Ludzie w Polsce są od wielu lat okłamywani. Niewątpliwie, że tak, że było to oszustwo polityczne. 31 sierpnia 1988 roku Lech Wałęsa zawarł tajne porozumienie z szefem Policji Politycznej, generałem Czesławem Kiszczakiem. Chodziło tutaj o podział władzy pomiędzy starą nomenklaturę Polski Ludowej, a obecną koncesjonowaną opozycję. I później Lech Wałęsa składał przysięgę na wierność Konstytucji PRL. Utrzymanie ciągłości państwowej jest bardzo ważne. I gdyby doszło do tego, żeby nawet na 2 czy 3 dni powrócił prezydent z emigracji tutaj i przekazał wtedy władzę wybranemu prezydentowi po paru dniach, byłoby dostatecznie powiedzieć wtedy na Zachodzie,
że państwo to jest ciągłością państwa istniejącego na obczyźnie, a nie państwa, które wynikło po ostatniej wojnie światowej dzięki dominacji Związku Radzieckiego. I tym sposobem byśmy mogli przekreślić wszystkie zadłużenia tamtego państwa. Ale to nie leżało także oczywiście w interesie Zachodu. To musimy z tego sobie zdać sprawę, tak. A czy nie jest to tak, że też za tym się kryje intryga obcych wywiadów? To jest bardzo możliwe. To jest więcej jak możliwe. Tu jeszcze sobie trzeba przypomnieć bardzo istotną rzecz. Spotkanie prezydenta Gorbaczowa i Busha na Malcie w latach 80. Tam również doszło do podziału na strefę wpływów na wschód i zachód. To historyczne oszustwo, współcześnie kontynuowane, służy przede wszystkim interesom Niemców i Rosjan. Konstytucja 1935 roku nakładała na prezydenta Rzeczypospolitej po zakończeniu wojny w okresie 3 miesięcy przeprowadzenie wolnych wyborów. A ponieważ, prawda, nie było zawartego traktatu pokojowego po wojnie z Niemcami, więc de facto stan wojny istniał. Polska nie podpisała żadnego traktatu pokojowego, ani z Niemcami, ani z Rosją. Do dzisiaj. Do dzisiaj, tak jest. Podpisując II Rzeczpospolitą pokój, trzeba by było naprawić szkody, jakie powstały po napaści na Polskę w 1939 roku. A to oznacza, przypomnijmy, tylko w przypadku Niemiec należne spadkobiercom II Rzeczpospolitej ponad 1000 miliardowe w dolarach odszkodowanie. Ponad 1000 miliardów dolarów. Od Rosjan odszkodowania są jeszcze niepoliczone, choć to też wielkie kwoty. Obecna Rzeczypospolita jest tylko kontynuacją prawną dawnego PRL-u, ale nie kontynuacją prawną Polski przedwojennej, która została napadnięta i zniszczona przez dwóch łupieżców w swoim czasie. Prezydent Sokolnicki dobrze wie, o czym mówi. Należy do tych milionów Polaków, którzy utracili majątki na skutek II wojny światowej. Na skutek zdrady II Rzeczypospolitej przez USA, Wielką Brytanię i Związek Radziecki. W Pińsku na skutek tej wojennej grabieży został dom rodzinny Sokolnickiego. Dziś tu jest Białoruś. A miał nawet zaproszenie, żeby tam pojechać. Bo teraz jest tam w tym majątku jest szpital. I ten jest rosyjski lekarz, który napisał mnie list, zaprasza, żeby odwiedzić i tego. Ale nie widziałem specjalnego celu, żeby tam jechać. Eksterminacja. Najpierw w 1939 roku był pakt Ribbentrop-Mołotow i w 1940 zbrodnie katyńskie. Zbudowano rosyjskie i niemieckie fabryki śmierci, z największą w Auschwitz. Potem zamordowano premiera II Rzeczypospolitej Władysława Sikorskiego i zlikwidowano kierownictwa partii politycznych podziemnej Polski. Następnie były rzekomo niefortunne i pechowe, a tak naprawdę zmarnowane ofiary krwi setek tysięcy polskich patriotów spod Lenino, z Powstania Warszawskiego 1944 roku, spod Anhelm, Monte Cassino, z Natnysy i z Berlina. Sosnkowski także mówił, że w tym czasie przed Powstaniem Warszawskim utrudniano jemu komunikację w ogóle z generałem Borem i z Armią Krajową w kraju. On robił wszystko, żeby zatrzymać powstanie, dlatego że uważał, że w tych warunkach politycznych, kiedy Armia Czerwona jest blisko, prawda, Warszawy, że ta armia powstania nie poprze, a natomiast będzie chciała, żeby wszyscy zostali zlikwidowani. Przewidywania jego były dobre niestety. Wygląda na to, że do pewnego stopnia komuś zależało, może nawet, żeby doszło do powstania i do wyniszczenia. Wiemy, że Stalinowi na tym zależało, ale może komuś jeszcze na Zachodzie, prawda? Stalin jasno wiedział, że wyniszczenie tych elementów patriotycznych jest w jego interesie. Dlatego tym łatwiej narzuci system komunistyczny. I gdyby powstanie się udało i była pomoc, to inaczej byłaby sytuacja powojenna. Bo wróciłby rząd emigracyjny. Zła passa narodu polskiego? Nie, to eksterminacja. To konsekwencja niemiecko-rosyjskiej napaści w 1939 roku na Polskę. Zdrady Polski przez fałszywych sojuszników i konsekwencja rozbioru Polski.
Ziemię na wschód od Bugu wcielono wprost do Związku Radzieckiego, a resztę nazwano PRL, chociaż była to stalinowska republika z marionetkowym rządem. Aby utworzyć marionetkową PRL, niezbędne było ludobójstwo Polaków, dokonane przez Stalina i usłużnych temu katu, Bermanom, Szechterom, Stolzmanom i innym bezimiennym dziś mordercom schowanym za parawanem PRL bis. Z instrukcją Żyda Jakuba Bermana, wygłoszoną w kwietniu 1946 roku w Wałbrzychu na tajnym posiedzeniu Centralnego Komitetu Żydów Polskich, instrukcją nakazującą uciążliwych krajowców, czyli patriotów Polaków, oskarżać o antysemityzm, nie tłumacząc, o co chodzi, i likwidować sytuacyjnie, inscenizując samobójstwa czy też nieszczęśliwe wypadki. Dlaczego? Bo jak to ujął Jakub Berman, wówczas postać numer dwa w marionetkowym sowieckim PRL-u, Żydzi mają okazję do ujęcia w swe ręce całości życia państwowego w Polsce. Kwestia żydowska jakiś czas będzie zajmowała umysły Polaków, lecz ulegnie zmianie na naszą korzyść, gdy zdołamy wychować chociaż jedno polskie pokolenie. Koniec cytatu. Wychowywali, mordując i fałszując historię. To była okupacja, ale pod płaszczykiem wyzwolenia. W II wojnie światowej zginęło ponad 6 milionów Polaków, w tym około 3 miliony żydowskiego pochodzenia. Za ludobójstwo to Niemcy i Rosja do dziś Polakom i II Rzeczpospolitej nie zapłaciły. A rany pozostałe są straszne i pod względem materialnym i moralnym, i trzeba leczyć przede wszystkim nas wszystkich duchowo. Moich kolegów z szarych szeregów większości rozstrzelano. Polska potrzebuje prawdy w celu dopełnienia ludzkiej sprawiedliwości. W Colchester, w Anglii, dnia 15 października 2004 roku konstytucyjny prezydent II Rzeczypospolitej na uchodźstwie, Juliusz Nowina Sokolnicki, wydał oświadczenie, w którym między innymi czytamy: z wielką radością przyjąłem uchwałę Sejmu, który bez choćby jednego głosu sprzeciwu zobowiązał rząd polski do wyliczenia strat, jakie poniosła Polska na skutek napaści dokonanej przez hitlerowskie Niemcy 1 września 1939 roku. Chodzi bowiem o ponad bilion dolarów dla wyniszczonej biologicznie i zniszczonej ekonomicznie naszej ojczyzny. O pieniądze, które pozwolą nam rozwiązać pilne potrzeby socjalne, edukacyjne i inwestycyjne. A żeby skutecznie prawnie dochodzić odszkodowań, powinniśmy mieć ciągłość prawną Rzeczypospolitej z lat 1918-1939. Obecna Polska jest prawnie sukcesorem PRL, a nie II Rzeczypospolitej. Polska, będąc dziś w Unii Europejskiej, ma zawsze prawo odwołać się do Międzynarodowego Trybunału w Strasburgu. Tak, po uchwale Sejmu, jaki był w sprawie odszkodowań należnych Polsce, ja napisałem ten list, w którym zwróciłem uwagę na to, że właściwie Polska nie otrzymała żadnych odszkodowań od Niemiec, a także żadnych odszkodowań od Rosji. Ja zwróciłem także uwagę, jeśli chodzi o Ukrainę, bo przecież Ukraina nie otrzymała żadnych odszkodowań też od Niemców za zniszczenia wojenne, które były kolosalne, bo przecież cały teren Ukrainy był teatrem wojny, tak? A także mogłoby im się należeć od Rosji odszkodowanie za głód w latach 30. Oświadczenie w tak żywotnej dla Polaków i II Rzeczpospolitej sprawie zostało przekazane wszystkim liczącym się w PRL bis polskojęzycznym mediom. Otrzymały go wszystkie telewizje, dzienniki, tygodniki. Oświadczenie to otrzymali też liderzy wszystkich partii politycznych w PRL bis. Dokument ten opublikował tylko niskonakładowy tygodnik Tylko Polska i internetowe Bo Tutaj. Ale czy nasze rządy w przyszłości będą mogły to poruszyć, będą zdolne, czy będą chciały to poruszyć? Bo gdybyśmy przewrócili konstytucję z kwietnia 1935 roku, to automatycznie sprawa by musiała być poruszona. Sejmowa uchwała dotycząca strat wojennych nie została do dziś zrealizowana. Ówczesny premier PRL bis Marek Belka z Sojuszu Lewicy Demokratycznej oświadczył wprost, że tego nie zrobi. Pokój z Niemcami nigdy nie był zawarty.
Prawdę o katyńskim mordzie NKWD ukrywano dziesiątki lat. Prawdę o Juliuszu Nowina-Sokolnickim, konstytucyjnym prezydencie II Rzeczpospolitej i wielkim mistrzu Orderu Świętego Stanisława ukrywa się do dziś. Wydaje się, że wszyscy rozumiemy, co to jest prawda. A jednak dojście do prawdy tak wiele kosztuje. Wiesz, że skąd ci to światło, ta siła, co przez strachem pierś panów twych trąca. On jest twojej królewskiej purpury rozerwanej na troje dziś wstrzępy. On jest klątwy rzuconej pod chmury na traczące u pieci twej stępy. Całość twoja to całość jest ducha. Niepodzielna w wieczystej swej jedni.